Państwa, otwieram obrady 11 sesji Rady Gminy Chłopice bieżącej kadencji. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych gości, Pana Wójta Gminy Chłopice, Panią Sekretarz Gminy Chłopice, Panią Skarbnik Gminy Chłopice, Sołtysów oraz mieszkańców wsi. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mam możliwość 15 radnych jest obecnych. Sprawa więc jest prawomocna do podejmowania szybko. Panie i Panowie, robimy sali obrad. Jest protokół z ostatniej sesji z dnia 2 października 2015 roku. Czy istnieje potrzeba odczytania protokołu? W takim wypadku protokół z ostatniej sesji z dnia 2 października został przyjęty. Panie i Panowie Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy do przedstawionego przeze mnie porządku są jakieś pytania lub propozycje? Nie ma. Więc przystępujemy do głosowania w porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Porządek obrad został przyjęty. Zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Wniosków i Uchwał. Trzy panie. Czy Pani Bogumiła Kowalska wyraża zgodę? Czy Pani Irena Marciak wyraża zgodę? Czy Pani Wioletta Nocuła wyraża zgodę? Dziękujemy. Przystępujemy do przegłosowania Komisji Uchwał i Wniosków. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie Pani Bogumiła Kowalska, Pani Irena Marciak, Pani Wioletta Nocuła? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Komisja Wniosków i Uchwał została wybrana. Proszę członków komisji o przystąpienie do pracy. Proszę o przedstawienie uchwały nr 11/57/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Chłopice na 2015 rok, przyjętego uchwałą budżetową nr 4/9/2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia dotyczącego budowy szkoły w Chłopicach. Uchwała nr 11/57/2015 Rady Gminy Chłopice z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2015 przyjętego uchwałą budżetową na rok 2015 nr 4/9/2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 roku. Paragraf pierwszy. W budżecie gminy Chłopice dokonuje się zmian w planie wydatków między działami polegających na 1. Zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa szkoły podstawowej w Chłopicach o 270 tysięcy złotych. 2. Zmniejszeniu planu wydatków w dziale 926 na zadanie pod nazwą budowa sali sportowej w Chłopicach o kwotę 270 tysięcy złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Chłopice. Paragraf 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozprowadzowaniu na tablicę ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chłopice. Dziękuję. Czy w tej sprawie są jakieś uwagi lub pytania? Pan Burmistrz chciałby zadać. Panie i Panowie Radni. Jest to, że tak powiem, na dzisiejszej sesji główna uchwała, ponieważ jak Państwo wiecie, otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w kwocie 500 tysięcy na ciąg dalszy budowy szkoły w Chłopicach. Mieliśmy uchwałę, która przygotowała nasz wkład, czyli kolejne 501 tysięcy z tego co pamiętam. Odbył się przetarg. Kwota poprzetargowa wyniosła 1 176 000. Dlatego zabrakło nam pieniążku kwoty, którą mieliśmy przygotowaną. W związku z tym musieliśmy zwiększyć tę kwotę o kolejne pieniądze. Zwiększyliśmy troszeczkę więcej. Zwiększyliśmy o 270 tysięcy, czyli suma summarum mamy 1 271 000 na to zadanie.
ponieważ powiem tak, jakie prace wchodzą w zakres poprzetargowy na ten rok. Elewacja zewnętrzna, w skład tego wchodzi ocieplenie budynku plus założenie okien, drzwi zewnętrznych plus faktura czy struktura, kolor elewacji i tak dalej. Czyli zewnątrz będzie zakończone, będzie już, że tak powiem, na oddanie pomalowane i skończone. W środku będzie zrobienie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, tynków ściennych i wylewki na podłogę. Czyli suma summarum w zasadzie zostanie tylko armatura, położenie płytek i pomalowanie i podłogi. Zobaczymy, jak w następnym roku, jeżeli będziemy mieli jeszcze pomoc, to gdyby tak wszystko się udało, to może w następnym roku budżetowym byśmy te szkoły zakończyli. Opóźnimy wyposażenie, to jest kolejny etap, ale na to już byśmy jakieś środki pozyskali, natomiast jeżeli chodzi o budowę. Skąd te pieniążki? Przesunięcie nastąpiło z budowy hali sportowej, ponieważ halę sportową mamy zakontraktowaną jeszcze na rok 2016, czyli jeszcze w następnym roku na wiosnę będziemy to kończyć i tak liczę, że przed wakacjami, z tego co rozmawiałem z firmą, która prowadzi budowę, powinniśmy oddać do użytkowania, dlatego nie jest nam tam tak pilnie, te pieniążki nie są tak potrzebne, przesunęliśmy na szkołę, bo jak wiecie Państwo, musimy to zgodnie z umową do 10 grudnia skończyć. Czyli mamy w zasadzie 1,5 miesiąca na te prace. I już pilnie trzeba było, dlatego poprosiłem o zwołanie rady, bo przetarg jest już rozstrzygnięty. Ja będę chciał najpóźniej w poniedziałek podpisać umowę z wykonawcą, żeby on już wchodził na budowę i działał. Także to jest właśnie to przesunięcie. Tak, jeżeli są pytania. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie. W takim wypadku przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały nr 1157/2015. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dobrze, no tak.
proszę, tutaj wyniknęły nieścisłości. Paragraf drugi. Zrealizować określone w paragrafie pierwszym zadanie inwestycyjne po otrzymaniu dofinansowania od wojewody podkarpackiego w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 października 2016 roku. Paragraf trzeci. Spłata zobowiązań nastąpi w 2016 roku z następujących źródeł. Wpływów podatkowych, dochodów z majątku gminy, subwencji ogólnej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po prostu chciałbym umówić tą przerwę troszeczkę uchwałę. Więc tak trochę wygląda. Na ostatnich komisjach umawialiśmy ten temat, gdzie była propozycja innej uchwały w tym temacie skorzystania ze środków z lokalnej przebudowy dróg na drogę Turkowice. W związku z tym, że wymagania co do wniosku są takie, jak żeśmy omawiali, jakie które Państwu zostały przedstawione, gdzie w Turkowicach by to kosztowało około 300 tysięcy. Po konsultacjach, później po komisjach z panem sołtysem doszliśmy do wniosku, że zrezygnujemy z wniosku składanego na rzecz Turkowic, ale po prostu, żeby nie zaprzepaścić tych środków i wniosku, który możemy złożyć do końca października ubiegłego roku, po prostu chcąc wykorzystać, ewentualnie jeżeli zostaną te środki dla nas przyznane, tą możliwość postanowiliśmy coś, jakąś drogę wprowadzić. Droga, która odpowiada parametrom do wniosku, to jest właśnie droga o szerokości 5 metrów w Chłopicach, tutaj biegnąca do urzędu, to jest ta droga właśnie, na której na początku ta masa już jest połamana. Zrobiliśmy na to kosztorys, złożone zostały do starostwa dokumenty dopiero projektowe, zgłoszeniowe, także jest wszystko jeszcze w realizacji fazie, bo to wszystko było, wiecie Państwo, od 2 października toczy się w uzgodnieniach. Także myślimy, że to przejdzie. Kosztorys też, to jest kosztorys inwestorski, też 60 w sumie tutaj 2000 na te 200 metrów. Więcej, że mogliśmy wystawić więcej, ale zdecydowaliśmy tak wspólnie, że nie ma sensu, bo nie udźwigniemy droga w pozycji drogi większej, bo wiadomo, będą inne sprawy drogowe i po prostu taki mały wniosek próbujemy w tym temacie zrobić. Jeśli chodzi o Dubkowice, to doszliśmy też do wniosku, że pójdą te Dubkowice w przyszłym roku. Może nie w pełnym zakresie, bo ten podstawowy kosztorys, który mamy tam na 120 tysięcy inwestorskich, ewentualnie podzielimy na 2,5, zrobimy tego na pewno. Będzie to też wpisane. Nie. Myślę, że efektem drogi, jeżeli chodzi o położenie masy, będzie efekt ten sam, to co w podstawowym kosztorysie, te 7 cm, tylko ta z boku infrastruktura dojazdy do domów, zjazdy, przejścia nie zostaną zrobione, bo w tym dodatkowym kosztorysie, tym innym, który miał być zrobiony, ta droga inaczej, to było wszystko za mało. Ale ten podstawowy parametr z poboczami też jest założony w tym drugim kosztorysie, w tych 120 tysiącach. Myślę, że to zadanie wpiszemy w budżet przyszłoroczny, w Rukowice, tą drogę. Także tak to przyjęta. Przyjęliśmy ostatnią
wpłynęła do mnie projekt pana dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, ponieważ zgodnie z przepisami na 70 dni przed ogłoszeniem nowej taryf za doprowadzenie wody i wprowadzanie ścieków musi to być zgłoszone. I pan Gołąb wystąpił z propozycją, aby od nowego roku kwoty dostarczenia 1 m3 wody zmienić, ponieważ powiem, o co chodzi. Co 2 lata powinniśmy robić weryfikację taryf doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków. W ubiegłym roku przyjęliśmy stawkę z poprzedniego roku, nie były zmieniane, więc w tym roku obligatoryjnie musimy ponownie robić tę weryfikację. Jak Państwo wiecie, woda na terenie naszej gminy na dzień dzisiejszy kosztuje 2,40 za kubik, odprowadzenie ścieków 3,20 i 2 zł za licznik opłata stawki. Te kwoty są po przeanalizowaniu przez dyrektora gospodarki komunalnej są troszeczkę za niskie, aby utrzymać ten stan, który jest na dzień dzisiejszy. Dlatego dyrektor wystąpił z propozycją o podniesienie tych kwot o 20 groszy więcej. Czyli na dzień dzisiejszy woda 2,40 po zmianie od nowego roku taryfy byłoby to 2,60. Odprowadzenie ścieków na dzień dzisiejszy 3,20, po zmianie taryfy 3,40 i opłata miesięczna za licznik pozostaje stała 2 zł bez zmiany. Taka propozycja jest od dyrektora, no i będziemy na ten temat rozmawiać, bo wiadomo, że będzie to uchwalane w późniejszym czasie, ale chciałem Państwa poinformować, że wynika to z kalkulacji, wynika to z kosztów poniesionych, wynika to z tego, że no, w ubiegłym roku nie były zmiany, nie było podnoszonej ceny tej wody, niemniej jednak co roku i energia i wszystkie koszty drożeją, 20 groszy na kubiku wody. Myślę, że nie jest to tak wysoka opłata, która by naraziła mieszkańców na jakieś, prawda, większe niedogodności. A powiem tak, na sesję, która będzie przygotowana w temacie właśnie taryf, będą zebrane taryfy sąsiednich gmin, tak jak co roku, żebyśmy mogli porównać, jak są na innych gminach, ceny się kształtują. Z moich informacji naprawdę jesteśmy w chwili obecnej jedną z najtańszych gmin, jeżeli chodzi o ustawę. Także to jest jeden temat. Drugi temat, który nawet dzisiaj wyniknął, odnośnie, proszę Państwa, telefonów, sugestii mieszkańców dotyczących włączania oświetlenia, czy wieczorem, czy rano. Szczególnie rano są kłopoty, bo jak wiemy, godzina 6 rano jeszcze jest szaro czy ciemno, już nie to bywa w zależności od dnia. Proszę Państwa, 2 tygodnie zostało do zmiany czasu w całym kraju, bo wiecie Państwo, że w ostatni weekend października nastąpi przesunięcie wskazówek do tyłu, czyli będziemy rano spać dłużej. Takżeśmy się zastanawiali, czy jest sens na te 2 tygodnie dzwonić do elektrowni, zmieniać to wszystko, gdzie łowce lub zamieków tego prądu nie ma, więcej jak jest, więc i tak te oświetlenia działają jak działają. Może po prostu przeczekajmy jeszcze te 2 tygodnie, nastąpi zmiana czasu i automatycznie ze zmianą czasu nastąpi przesunięcie. Ktoś, kto dzisiaj wstaje o godzinie 5, no ja wiem, że jest ciemno, chociaż światła się świecą, ale za 2 tygodnie to będzie godzina 4, czyli będzie stawał godzinę później. Czyli już będzie w zasadzie o 5 jasno. Więc może nie ruszajmy tego, poczekajmy te 2 tygodnie, a 31 października po zmianie czasu od razu automatycznie przeskoczą zegary i będzie o tę godzinę wcześniej załączane. Rami. To jest drugi temat. I trzeci temat jest taki, proszę Państwa, wystąpił do mnie pan starosta z prośbą o zorganizowanie spotkania na terenie gminy. Spotkanie, nie ukrywam, jest po części spotkaniem przedwyborczym, ale po części jest też, myślę, dla mieszkańców gminy Chłopice, szczególnie terenów Łowce, Lipców, Nowieków, Podkolice, możliwość spotkania się z panem starostą na naszym gruncie, bo zorganizowanie tego spotkania będzie miało miejsce w Łowcach na świetlicy wiejskiej na Bojanówce w niedzielę tę po sumie w Łowcach, czyli o godzinie 12. Ja chciałem Państwu tutaj to pismo, to zaproszenie starosty wręczyć.
kto chce, to tam było później po sesji, pani Jasia jeszcze może dokserować, jeżeli chcecie, Sołtysia, dobrze. Możecie pani, czyli pani Sołtys. Możecie jeszcze rozplakatować, to możecie poinformować mieszkańców. Ja postaram się dziś i jutro poinformować proboszczy w Dobkowicach i w Łowcach, być może odczytają to zaproszenie. To zaproszenie jest takie. Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze z kandydatami do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. Z udziałem starosty Jarosławskiego Tadeusza Chrzana. I myślę, że dużo i rolników, i mieszkańców będzie chciało zapytać odnośnie prac ustaleniowych pana starostę. Jest okres wyborczy, jest okres ciepły, gdzie wiele rzeczy obiecują nasi, prawda, kandydaci. Być może starosta się wypowie na forum, co się z tym będzie działo, bo jest pismo na naszej stronie umieszczone od starosty, no ale z tego pisma wynika, że w tym roku nic nie będzie robił. No właśnie. I dlatego myślę, że takie spotkanie bezpośrednie z panem starostą wiele wniesie, a przy okazji być może państwo posłuchacie, co Komitet Prawa i Sprawiedliwości ma do powiedzenia przed wyborami. Także rozdam to za chwilę, kto będzie chciał, to proszę tam rozplakatować. Myśmy...